Wolałabym pozostać anonimowa. Właściwie nie wiem, od czego zacząć. Tak naprawdę chcę opowiedzieć moją historię i poradzić się. Od kilku lat trenuję piłkę ręczną. Nawet zakwalifikowałam się do ligi. Gdy zaczynałam, będąc małym brzdącem, nie brałam tego na poważnie. Nie potrafiłam dorzucić do bramki lekkim ruchem ręki. Byłam odepchnięta od rówieśników, z niewiadomych powodów. Nie chcę się użalać nad sobą, ale moja kondycja i ciało nie wyglądało najlepiej. Wiele miesięcy, potem lat ciężkiej pracy, bólem mięśni, skurczy opłaciły się. W końcu inni zaakceptowali mnie i ja siebie też. Miałam wiele prób, czy by tego nie rzucić, bo miałam problemy zdrowotne, dzięki czemu nie mogłam dorównywać innym z drużyny. Każda próba złapania piłki kończyła się bólem całej dłoni. Porównywać można do poparzenia. Jednak grałam dalej, trenowałam więcej. W końcu zakwalifikowałam się na operację dłoni. Zgodziłam się z celów sportowych. Ale gdy teraz się dowiedziałam, że moja kariera sportowa kończy się raz na zawsze, jestem w rozpaczy. Od samego początku powtarzałam, że robię to w celu, aby grać. Jednak chyba ani rodzice, ani lekarz nie zrozumieli intencji, jakie im przekazuję. Gdyby nie przypadek, że kiedyś poszłam na trening, do tej pory byłabym zakompleksioną nastolatką myślącą tylko o sobie. Mając gorsze dni, jak każdy dorastający dzieciak, szłam wyrzucić to z siebie, aby nie użalać się nad sobą. Czuję się okropnie, ponieważ do operacji chyba 2 dni, jest godzina 2:07 w nocy, a do mnie jeszcze chyba nie dotarło, że niedługo odbiorą mi najważniejszą rzecz w moim życiu, która dała mi wiele możliwości i prawdziwego przyjaciela. Kochajcie wszystko i wszystkich, dopóki wam tego nie odbiorą. Zdrowia! Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.